Witam serdecznie. Walentynki to idealny dzień, by odpowiednio zadbać o ukochaną osobę, na przykład szykując romantyczną kolację. A jak kolacja? To i deser, serduszka zatopione w galaretce. Jest to prosty przepis. Jedynie potrzebujemy trochę czasu, aby galaretka stężała. Do przygotowania potrzebujemy trzy zestawy. Pierwszy: szklanka mleka, żelatyna, cukier waniliowy. Potrzebujemy również formy silikonowe serduszek. Drugi zestaw: żelatyna, woda smakowa. Jeżeli nie macie wody smakowej, użyjcie zwykłej wody z cytryną. Musicie jednak dosłodzić do smaku. Trzeci zestaw: galaretka cytrynowa, woda, mleko skondensowane. Ważne, aby to było niesłodzone mleko. W przeciwnym wypadku wyjdzie nam za słodkie. Przechodzimy do przygotowania serduszek. Do garnka wsypujemy żelatynę. Zalewamy kilkoma łyżkami mleka. Gdy żelatyna nadpęcznieje, wlewamy resztę mleka, cukier i cukier waniliowy. Podgrzewamy do momentu, aż żelatyna się rozpuści. Nie gotujemy, pamiętajmy o tym. Pod koniec dodajemy barwnik. Foremki silikonowe ustawiamy na czymś sztywnym. W tym przypadku jest to patera. Łatwiej przenosić napełnione formy płynem. Serduszka zalewamy. Odstawiamy w chłodne miejsce do stężenia. Kolej na drugi etap. Znowu żelatyna ląduje w garnku z odrobiną wody. Dolewamy resztę wody, podgrzewamy do rozpuszczenia. Nie zdradzam, po co mi ten zestaw. Zobaczycie później na filmie. Tą wodę zostawiamy w temperaturze pokojowej, aby za szybko nam nie stężała. Potrzebujemy jeszcze dwa pojemniki, miseczka i mniejszy słoik. Serduszka już gotowe. Zaraz do nich wrócę, zajmę się miseczką. Do miseczki wlewamy około 1 cm wody smakowej z żelatyną. Odstawiamy na chwilę do stężenia. Wyciągamy serduszka z foremek. Delikatnie oddzielamy od silikonu dookoła. Możemy wywijać i hop, mamy piękne serduszko. Ostatnie serduszko wyjęte. Wracamy do miseczki. Żelatynka już stężała. Serduszko kładziemy tak. Uzupełniamy do poziomu serduszka galaretką. Na chwilę odstawiamy do stężenia. Słoik napełniony wodą stawiamy na serduszko na środek. Serduszka z piczastym końcem układamy do góry. Przytulamy do słoika. Zalewamy pozostałą galaretką. Całe zatapiamy. I znowu do stężenia. Ostatni etap. Wracamy do galaretki cytrynowej, która tak cierpliwie czekała na swoją kolej. Do garnka wsypujemy galaretkę z odrobiną wody.
dolewamy resztę. Podgrzewamy do rozpuszczenia. Odstawiamy do przestudzenia. Nasza galaretka jest już sztywniutka. Pozbywamy się wody ze słoika. Muszę wydobyć słoiczek. Najlepiej wlać ciepłej wody do środka, delikatnie wyciągać. Wracamy do cytrynowej galaretki. Przelewamy do wyższego naczynia. Stopniowo dolewamy mleko skondensowane. Miksujemy. Uzyskamy konsystencję gęstej śmietany. To miejsce po słoiczku zapełniamy pianką. Odstawiamy do stężenia. Galaretkę z serduszkami wyciągamy z misy, przekładamy na paterę. Myślę, że fajnie ciasto się prezentuje i będzie miłym zaskoczeniem dla osoby ukochanej. Życzę smacznego. Subskrybujcie kanał, a jeżeli Wam się podobał ten przepis, podzielcie się ze znajomymi. Do zobaczenia. Pa! In this world I'll be right by your side.